Burza na jeziorze to nie tylko opis wydarzenia atmosferycznego, które często miało miejsce na tym obszarze, ale jednocześnie coś bardzo ważnego, co mówi nam o naszej relacji z Jezusem i o naszej wierze. Pewnego dnia wsiadł ze swoimi uczniami do łodzi i rzekł do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odbili od brzegu, a gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak że fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili więc do niego i obudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy. Lecz on wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali. Uspokoiły się i nastała cisza. A do nich rzekł: gdzie jest wasza wiara? Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili nawzajem do siebie: kim on właściwie jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne? Z jednej strony burza nie powinna zaskakiwać uczniów, z drugiej strony jak można być przygotowanym na sytuację, w której jest się na skraju straty życia. Kiedy przyszło do tego, że naprawdę się wystraszyli, okazało się, że cała znajomość tych okoliczności, bliskość z tym środowiskiem, jakim jest jezioro, nadal jest niewystarczająca do tego, żeby zachować spokój, no a Jezus sobie w tym czasie wydaje się tak lekkomyślnie śpi, jakby się nie przejmował tym, co się dzieje. Burze na Jeziorze Galilejskim były zdarzeniami, zjawiskami bardzo częstymi i tak jest po dzień dzisiejszy z tego względu, że jest to tam bardzo specyficzne ukształtowanie terenu. Samo jezioro znajduje się ponad 200 metrów pod poziomem morza, natomiast wzgórza, które otaczają jezioro, mają mniej więcej 300-400 metrów nad poziomem morza. Na dodatek, kiedy po południu przybywają nad jezioro chłodniejsze wiatry z zachodu, z nad Morza Śródziemnego, łączą się z bardzo mocno nagrzanym powietrzem, które w tej miedzce, jakim jest jezioro, sobie gdzieś tam stoją, no, dochodzi właśnie do takich różnych zawirowań atmosferycznych, silnego wiatru, podnoszą się fale i mamy do czynienia z burzą na jeziorze. Może nas też zadziwiać fakt, że uczniowie wydają się być zupełnie na tę rzeczywistość nieprzygotowani. Wiemy też, że przynajmniej niektórzy z nich byli rybakami, zajmowali się rybołówstwem, byli bardzo dobrze zaznajomieni z rzeczywistością jeziora, a tu nagle mamy do czynienia z sytuacją, która ich całkowicie przerasta i w jakiś sposób też zaskakuje. Po całym dosyć pracowitym dniu nauczania nad jeziorem Jezus wydaje polecenia, by przeprawić się na drugą stronę jeziora, co można było uczynić o wiele szybciej drogą morską, przeprawiając się łodzią na drugi brzeg, aniżeli obchodząc to jezioro dookoła. Poza tym mieli łódź, byli zaprawieni w żeglowaniu po jeziorze, więc wydawało się to sprawą dość prostą. I po całym pracowitym dniu Jezus w tej łodzi po prostu zasypia. To też jest bardzo piękny obraz, który pokazuje nam człowieczeństwo Jezusa, który no, doświadczał bardzo podobnych rzeczywistości, tak jak i my po trudzie zasypiamy bardzo szybko. Jezus też w tej łodzi zasnął, to nam pokazuje, że Jezus czuł się bardzo bezpiecznie, gdziekolwiek by się nie znalazł, czy to był ląd, czy to były wzburzone fale. I nawet ten silny wiatr, który zaczął być odczuwalny, te silniejsze fale, nie zdołały go z tego snu obudzić. Ale to wszystko coraz bardziej zaczęło niepokoić uczniów, którzy no, ulegli jakiemuś przerażeniu, lękowi, poczuli, że ich życie jest zagrożone. I widząc, że sytuacja się coraz bardziej pogarsza, w końcu zwracają się do Jezusa z jakimś wyrzutem: mistrzu, giniemy. Oto nasze życie się kończy. Czy ciebie to nic nie obchodzi? Oczywiście Jezus się budzi i jako Pan natury, jako Bóg, nie tylko jako nauczyciel, ale właśnie jako ten, który tę naturę stworzył i nią kieruje, on ją ucisza i wprowadza spokój.
Po burzy już nie ma śladu, a Jezus zwraca się do uczniów z zapytaniem, no właśnie, jaka jest wasza wiara? Wtedy, kiedy mnie nie ma, czy kiedy ja wydaję się wam być nieobecny, już tracicie wiarę, tracicie grunt pod nogami. No, jest to jakaś kolejna lekcja, którą Jezus daje swoim uczniom, żeby ich nauczyć, kiedy ja jestem z wami, nie macie się czego lękać. Ze mną każda burza jest do przejścia. Po raz kolejny widać, że Jezus jest inny niż inni ludzie. Z jednej strony widzimy Jego człowieczeństwo, choćby po prostu w zmęczeniu. Zarazem no, inni reagują inaczej i to nie dziwne, że ci uczniowie się wystraszyli. No bo jeśli tracimy, mielibyśmy stracić życie, jest zagrożenie życia, no to reagujemy wyraziście. Nie wiem, czy tam była chwila, zanim obudzili Jezusa, czy nie, czy się zastanawiali, czy to zrobić, czy możliwie szybko zadziałali, a może najpierw próbowali sobie sami poradzić, no ale w ostateczności Jego budzą. Nic z tym dziwnego, no bo trzeba mieć taką wiedzę, taką wiarę, takie widzenie spraw jak Jezus, żeby w takiej chwili się nie wystraszyć. Dlatego spoglądajmy na tę scenę. Później, jak zaproponuję modlitwę, będę proponował, żeby całą wyobraźnią w nią wejść, ale już teraz próbujmy plastycznie spojrzeć na to wszystko, wczuwając się w tę sytuację, no bo nic dziwnego, że w tej chwili z jednej strony jest jakiś poziom paniki, kiedy miałbym stracić życie, niezrozumienia, że Jezus sobie śpi, wręcz właśnie wydaje się, że słów, które są wyrzutem wobec Jezusa, nie obchodzi cię to, w ogóle nie reagujesz, doświadczenia Boga nieobecnego, jakby był nieobecny, no ale ten wyrzut też jest w drugą stronę, no ale jaka jest wasza wiara? Z jednej strony to jest zrozumiałe, jak oni się zachowują i wydaje się, że to jest dobre, że oni nie próbują po swojemu, że budzą Jezusa, do Niego się zwracają. Zarazem On zachęca do czegoś więcej, ale jakbyście jeszcze mieli więcej wiary, to byście nawet wiedzieli, że to nie musicie mnie budzić, bo ja z wami jestem. Nic wam się nie stanie. To jezioro oczywiście sytuuje nas w kontekście galilejskiego nauczania Jezusa. Jest czymś takim bardzo charakterystycznym, związanym właśnie z tym etapem Jego życia, ale ono jest również takim bardzo wyrazistym symbolem naszego życia. Dla Izraelitów wszelkie zbiorniki wodne stanowiły zagrożenie, zwłaszcza ta ich tajemniczość, te niespodziewane fale, z drugiej strony też różnego rodzaju stworzenia, które się kryły w tych głębinach wód, one stanowiły ogromne zagrożenie i budziły lęk. W związku z tym oni czuli się na tych wodach niepewnie. W związku z tym takie jezioro i taka sytuacja na jeziorze jak burza, ona może być symbolem różnego rodzaju zagrożeń, które człowiek w swoim życiu może przeżyć i które przeżywa. I właśnie Jezusa, który jest w tych wszystkich sytuacjach obecny, ale może czasami dzieje się tak, że wydaje się, że Go w tych sytuacjach po prostu nie ma. To tak ważne jest dla nas w tych naszych burzach, właśnie niekoniecznie oczywiście w tym wszystkim, co jest doświadczeniem samego bycia na jeziorze, w tych burzach życiowych, żebyśmy wiedzieli, nie jestem sam. Nawet jeśli wydaje mi się, jakby Boga to nie obchodziło, że jestem w sytuacji krytycznej. Wszyscy mamy prędzej czy później takie sytuacje bardzo trudne w naszym życiu, w których naprawdę bardzo potrzebujemy pomocy i naturalnym będzie, jeśli jesteśmy w relacji z Bogiem, że Go będziemy budzili, że będziemy do Niego wołali. Ale nawet gdybyśmy tego nie zrobili, no to Jezus zachęca nas do pamięci o tym, do takiej wiary, żebyśmy wiedzieli, cokolwiek się nie dzieje, On jest i nic nam się nie wydarzy złego. Jesteśmy w Jego rękach. Jesteśmy tymi, którzy są bezpieczni. No a wtedy w takich chwilach w ogóle mamy testy wiary, które widzimy, ile wierzymy, no i mamy taką możliwość wzrostu w tej wierze, zaufania Jezusowi i doświadczenia tego, czego doświadczyli uczniowie, no bo oni z jednej strony mają wielką huśtawkę nastrojów, zresztą przy Jezusie chyba to jest standard, że jest taka huśtawka nastrojów. Z jednej strony tutaj przerażenie, tracimy życie, za chwilę zachwyt, no bo jest spokojnie,
bo Jezus całą rzeczywistość ogarnia, że On jest Panem tego wszystkiego. Pewnie są zachwyceni na koniec, może troszeczkę zawstydzeni, kiedy Jezus mówi o ich małej wierze, ale to jest możliwość dla nich, szansa do tego, żeby wzrastać. Oni mają burzę w swoim życiu, my też mamy trudności i burzę w swoim życiu i może dobrze, że nie wszystko nam się gładko, dobrze układa, bo to jest okazja do tego, żebyśmy w tej wierze wzrastali. A oprócz tego ta sytuacja rodzi kolejne pytanie, kim właściwie Jezus jest, skoro On tak wiele może. Z jednej strony uczniowie rzeczywiście oczekiwali od Jezusa jakiejś interwencji, żeby coś z tym zrobił, ale z drugiej strony ta Jego interwencja właśnie budzi wielkie zdumienie, zadziwienie. To aż tak? To On jest aż tak wielkim Panem? To natura tak bardzo Go słucha? Stąd też różne nasze trudne sytuacje i te Boże interwencje, których doświadczamy, one też mogą przyczyniać się do coraz głębszego poznawania, takiego bardzo doświadczalnego, nie teoretycznego, ale bardzo konkretnego poznawania, kim jest Bóg w moim życiu dla mnie i co On konkretnie w moim życiu zdziałał i działa. Dałem już jakiś sygnał tego, że będę chciał, żebyście bardzo mocno zaangażowali wyobraźnię przy okazji modlitwy tym fragmentem. On aż się prosi do tego, żeby spróbować na tej modlitwie jakby być w tej łodzi. To jest to, co praktykują te osoby, które modlą się kontemplacją ignacjańską. Proponuję spróbować. Tak sobie wyobrażę tę sytuację, jakbym rzeczywiście to przeżywał, jakbym był w środku tych wydarzeń. Czyli jestem razem z uczniami w tej łodzi. Psuje się pogoda, coraz bardziej się psuje, Jezus sobie śpi, no i coś trzeba robić. I ważne by było, żebyście, tak jak sobie wyobrazicie to możliwie najlepiej, widząc Jezusa, widząc tą przyrodę wokół, widząc innych uczniów w tej łodzi, widząc, że te fale zalewają tę łódź, że ta woda się wlewa, zobaczcie, co w was jest, jakie w was są emocje i też jakie są reakcje, bo przypuszczam, że ktoś bardziej w tym momencie wpada w taką opcję pasywną i nie wiem, co zrobić, bo panikuje. Ktoś inny jest takim działaczem, wylewa wodę i innym pokrzykuje, co mają robić. Ktoś jest tym, który jeszcze nie chce Jezusa budzić, a ktoś jest tym, który pierwszy przybiega do Jezusa i mówi: pomóż. To ty, jak sobie wyobrażasz bycie w tym, i to nie teraz, kiedy ja to mówię, ale kiedy tak na spokojnie spróbujesz zobaczyć te wszystkie okoliczności, tak się poczuć w środku tego, jakby patrząc i pozwalając sobie samemu dać się zaskoczyć na takiej modlitwie z wykorzystaniem wyobraźni, to zobacz, jak ty reagujesz. I zobacz, jaki jest Jezus. Właśnie się Jemu przyglądaj. Najpierw w czasie tej zawieruchy, kiedy On śpi, tyle ile można się w tym momencie przyglądać w tym całym działaniu, w tym wszystkim, co jest taką psującą się pogodą. I zobacz Jezusa, który się budzi, który uspokaja te fale, coś mówi później. Ty i inni patrzycie na Jezusa, właśnie kim On jest i kim ja jestem, jak ja reaguję na Jego obecność, jak ja reaguję też na te momenty, kiedy pozornie Jego nie ma, ale jest, ale jakby spał. Więc przyjrzyj się temu, ale nie tylko to rozważając, na tyle, na ile to możliwe, spróbuj w wyobraźni być w tej scenie, jakby to się działo teraz, jakby to się działo w tym momencie. Na początku, nim przejdziesz do tego, co dalej, zobacz wszystkie możliwe okoliczności, łącznie z tym, jak Jezus jest ubrany, jak uczniowie są ubrani, jak duża jest ta łódź, ile jest osób, gdzie ty jesteś sam w tym wyobrażeniu, w tej sytuacji. No i zobacz, co się dzieje. Zobacz na swoje reakcje i popatrz na Jezusa. No a z tego później próbuj wyciągnąć jakiś duchowy pożytek, jakby to nazwał święty Ignacy, który proponuje kontemplację ignacjańską, którą zasadniczo w uproszczonej formie na tę dzisiejszą modlitwę proponuje. Zobacz, no i co z tego? Z tego, co mi się wyobraziło, co nie wiadomo, czy na pewno tak było historycznie, ale co mnie się jakoś tak jawi, gdzie ja mogę siebie odnaleźć w tej sytuacji, to czego mogę się nauczyć o sobie i czego mogę się nauczyć o Jezusie, czego nowego się o Nim dowiaduję. Życzymy owocnej modlitwy. Pozdrawiamy z Bogiem. Z Panem Bogiem.